Wysokich Sądzie. Chodzi w tej sprawie o dwie kwestie. Wysoki Sąd będzie rozstrzygał, czy granice dostępu obywateli do informacji publicznej ma wyznaczać policja. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, czy wymiar sprawiedliwości, sąd, a konkretnie Wysoki Sąd w osobie pani Iwony Konopki, ma służyć czynieniu zadość sprawiedliwości, czy też ma być narzędziem represji. To są dwie kwestie fundamentalne, powiedziałbym nawet ustrojowe, jakie tutaj się będą rozstrzygać. Jestem ogromnie wdzięczny obu znakomitym obrońcom i mojej towarzyszce spod celi i z ławy sądowej. Wszystko, co tutaj zostało powiedziane, to jest rzeczywiście wyśmienity wykład prawa i rys życia publicznego w post-PRL, w III Rzeczypospolitej, w tym wyrobie polskopodobnym, w którym przyszło nam żyć. Sytuacja została zarysowana, ale jeszcze kilka kresek do tego rysunku. Pierwsza kwestia porządkowa, bardzo ważna, że ja poczuwam się do odpowiedzialności za sytuację, która rozwinęła się tak interesująco jesienią ubiegłego roku. Tak, owszem, jestem tej sytuacji inicjatorem i w związku z tym sadzanie na ławach oskarżonych jakichkolwiek innych osób w tej sprawie było niezasadne. Wszelka odpowiedzialność za tę sytuację powinna na mnie spadać. No i w związku z tym, chociaż to towarzystwo mnie zaszczyca, to było ono z punktu widzenia prawa i z poczucia realizmu całkowitym absurdem. To, że przed sądami przecież łącznie stanęło nas osób sztuzin chyba i już zapadły wyroki. I te zapadłe wyroki niewątpliwie nie ułatwiają sytuacji Wysokiemu Sądowi. Ponieważ interesy korporacyjne, także i w wymiarze sprawiedliwości, grają swoją rolę. I ja to rozumiem. I z całą pewnością to, do czego tutaj Wysoki Sąd został wezwany przez obu znakomitych obrońców, to znaczy de facto, chociaż takie zdanie nie zostało sformułowane, no to przecież został Wysoki Sąd wezwany do ustanowienia precedensu w wyrokowaniu, więc to nie będzie łatwe, dlatego że to by oznaczało wystąpienie przeciwko interesom Sitwy i w pewnym sensie także wzniesienie się poza własny dorobek, poza własną biografię pani sędzi. I ja przychylam się do tej prośby i wzywam panią do tego, żeby pani się wzniosła ponad wszystko, co się zdarzyło do tej pory w sądownictwie, w tym wyrokowaniu wołającym o pomstę do nieba w post-PRL-u i żeby pani odkreśliła grubą kreską także przez panią ferowane wyroki. Mnie szczególnie w pamięci utkwił wyrok na człowieka, którego wszyscy mogliśmy oglądać, kiedy to w pozycji leżącej przyjmuje ciosy funkcjonariusza policji, tajniaka nieumundurowanego. To oglądała cała Polska. Ten człowiek został później, jak słyszałem, ukarany przez panią sędzię. I ja muszę powiedzieć, że
że to oznacza dla mnie współodpowiedzialność pani sędzi za takie zdarzenia, jak to, do którego doszło w Legionowie w ostatnich tygodniach. Ponieważ tego typu wyroki kreują atmosferę bezkarności dla was, panowie policjanci, wy tu Bogu ducha winni, bo wy sądowi, i w związku z tym dziękujcie Bogu, że was nie wysyłają do tego, żebyście pacyfikowali patriotyczne demonstracje i żebyście ścigali młodzież, sięgając po środki, których nawet wasze regulaminy nie przewidują. Tak, ja oskarżam sądownictwo, w tym sąd wysoki, w tym składzie, o tworzenie atmosfery bezkarności. Bezkarności dla policjantów, którzy wykraczają poza te granice, jakie prawo im wyznacza. Ja sam stawałem szereg lat przed sądami różnych instancji i w różnych składach właśnie w takiej sprawie. Właśnie w takiej sprawie, w której sąd wspólnie i w porozumieniu z prokuraturą, policją, w moim przypadku akurat policją wrocławską, nie legionowską, sąd współtworzy grupę przestępczą, ponieważ występuje w charakterze żyranta. Żyranta czynów ohydnych, wrednych, nieregulaminowych w każdym razie. I otóż w takiej sytuacji, z taką przeszłością, nie jest łatwo na pewno ustanawiać precedens. A jednak po tym, co tu zostało powiedziane przez obu znakomitych obrońców i moją równie znakomitą współpodsądną, no naprawdę, Wysoki Sądzie, to będzie tylko karta kolejna autokompromitacji wymiaru sprawiedliwości i to będzie karta, której już opinia publiczna nie zapomni, Wysoki Sądzie, Wysokiego Sądu w tym składzie własnej biografii sędziowskiej. I jeśli byśmy mieli stąd nie wyjść uniewinnieni, i jeśli byśmy mieli opuścić tę salę jako skazani przez Wysoki Sąd, to bardzo proszę, to będzie dobitny znak, najdobitniejszy, że wszelkie oczekiwania, że procedura demokratyczna, że procedura sądownicza może prowadzić w post-PRL-u, w tej post-sowiecji, neo-euro-sowiecji, że może prowadzić do ustalania sprawiedliwości, no to wszystko po raz kolejny, ale już naprawdę dobitnie się rozwieje jako mrzonka, utopia, nic takiego nie. Więc z mojego punktu widzenia to nawet by było nieźle, Wysoki Sądzie, dlatego że skazując mnie, dostarczy mi Wysoki Sąd znakomitych argumentów. Będę mógł jeszcze raz powiedzieć tym wszystkim, którzy jesienią ubiegłego roku mówili do mnie, no, mówili, jak mówili do mnie, to pół biedy, ale najczęściej wypisywali w gazetach i gdzie tam mogli, że przecież takich rzeczy nie wolno robić, bo jest wyżej wspomniana demokratyczna procedura, są możliwości odwołania, są sądy. No, czas przyznał nam pełną rację w tej sprawie. Czas potwierdził, że nasze poczucie z jednej strony, nasze przeświadczenie o tym, że się dokonuje przestępstwo zwyczajne, oszustwo, fałszerstwo, manipulacja procedurą, działanie przestępcze, to nasze przeświadczenie w pełni zostało zweryfikowane raz przez i to poczucie, że działamy w stanie wyższej konieczności, że my nie możemy czekać na to, aż sądy w grudniu po południu, czy też z wiosną następnego roku zrzucą nasze protesty ze stołów sędziowskich. To poczucie działania w stanie wyższej konieczności, to się w pełni pozytywnie zweryfikowało raz przez dymisję, autodymisję in gremio
Państwowej Komisji Wyborczej, komisarze Państwowej Komisji Wyborczej, sędziowie, bądź co bądź Wysoki Sądzie, przyznali nam rację, tak? Znaczy potwierdzili, że z całą pewnością ta cała sytuacja nie odpowiadała standardom i, no cóż, naruszenia procedury wyborczej, także i tych ludzi, zdawałoby się, z miedzianymi czołami, kamiennymi obliczami, zawstydziły. Do tego stopnia, że podali się do dymisji. No i dalej, słuszność naszego postępowania, trafność naszej interpretacji. Mówię naszej, ale wracam do punktu pierwszego. Proszę, żeby to nie oznaczało, że ja usiłuję się dzielić z kimkolwiek odpowiedzialnością za moje postępowanie tamtego popołudnia wieczora. A więc to moje przeświadczenie zostało pozytywnie zweryfikowane, no właśnie, przez decyzje sądów, które wyrzuciły w kubeł, do kosza, wszystkie skargi wyborcze. Wysoki Sąd świetnie wie, że to ci, którzy zawiadamiają o odstępstwach, ci, którzy zawiadamiają o przestępstwach, no, takich jak właśnie zagubienie 130 tysięcy kart do głosowania na południu Polski, to ludzie, którzy powiadamiają o tym, mają się czego obawiać, a nie przestępcy, którzy przestępstwa dokonali. To ci Polacy, którzy no, w poczuciu obowiązku, z odruchu sumienia i mając śmiałość obywatelską, zwracają uwagę opinii publicznej na to, co nie gra w Rzeczypospolitej, to oni mogą się obawiać represji, oni mogą łatwo zostać podsądnymi. A zatem, jeśli Wysoki Sąd dołoży do tego jeszcze swoją cegłę, bo nie powiem cegiełkę, to będzie jednak cegła, no to dobra nasza, to znaczy ja wtedy będę mógł, jakby to powiedzieć, łatwiej mi będzie budować figurę retoryczną, żeby was wszystkich odsądzać od czci i wiary, żeby całe to post-PRL-owskie sądownictwo nazywać krótko i zwięźle bezprawiem, reprezentacją władzy, którą ja mam za okupacyjną. Wy się, mówię do Wysokiego Sądu w tym składzie, z jego dotychczasowym dorobkiem, wy Polski nie reprezentujecie. Wy reprezentujecie aktualny reżim, a to jest duża różnica. Państwo polskie, wszystkie tęsknoty, cała krwawica, dosłownie rozumiana, poprzednich pokoleń, to jest obrażane przez was. Nie reprezentujecie majestatu Rzeczypospolitej. Reprezentujecie nierząd reżimu post-PRL-owskiego. I dzisiaj Wysoki Sąd ma szansę zawrócić z tej drogi. Dzisiaj Wysoki Sąd ma szansę nie wpisywać się dłużej w tradycję sędziego Freislera, tak? I innych takich sztandarowych postaci eurosądownictwa, które sądziły nie w imię sprawiedliwości, tylko właśnie w jakiejś sprawiedliwości społecznej, która, jak wiadomo, tym się różni od sprawiedliwości, czym się różni krzesło elektryczne od zwykłego krzesła. Sprawiedliwość od sprawiedliwości społecznej. Ma Wysoki Sąd szansę zmienić ten bieg dziejów na tym naszym wąskim odcinku. Policjanci. To jest takie bardzo charakterystyczne, że tu siedzi właśnie policja. Że tu siedzi policja w tej sali. Ja wiem, że to przewiduje ta procedura, której działanie sąd podtrzymał, prolongował. Sąd ten absurd, jakim było przyjęcie akurat wobec nas tej procedury, to pan mecenas świetnie wywiódł, że w istocie chodziło właśnie o represję. Tutaj Wysoki Sąd zaangażował się w represjonowanie ludzi jeszcze nieuznanych za winnych, a z pewnością takich, którzy nie popełnili przestępstwa o charakterze chuligańskim, ponieważ z pewnością nie działali, co moja współoskarżona tak pięknie wywiodła, nie działali we własnym interesie. Działali dla dobra wyższego, dla dobra ogółu.
Otóż to, że siedzą tutaj panowie policjanci, no to jest takie charakterystyczne. Żyjemy w państwie policyjnym. W post-PRL-u jest przecież więcej policji niż wojska zdatnego do użytku. I panowie policjanci, tak miałem okazję mówić do nich, kiedy to właśnie wtedy, przez tych kilka jesiennych dni spędzałem więcej czasu w towarzystwie funkcjonariuszy policji. Była nawet okazja do jakichś pogawędek w transporcie, tak, z dołka na dołek. Mówiłem do tych policjantów, zdecydujcie się, czy chcecie się ocknąć jako jakaś granatowa policja, która musi trzaskać kopytami przed jakimś Eurogestapo. Czy chcecie być taką gettową policją w tym rezerwacie indiańskim dla Polaków, w który nas spychają z waszym udziałem? Teraz jest pora, żeby się zdecydować, kim chcecie być. Czy ten orzeł, wprawdzie przez masonów tak zdeformowany ten orzeł, ale jednak reprezentujący dla nas wspomnienie o tym, czym mogłaby być Rzeczpospolita, czy ten orzeł coś znaczy dla was, czy nie? Te same słowa adresuję do pani sędzi. Ten orzeł, który na pani piersiach powisa, ten, który tam na ścianie jest umieszczony, ten orzeł także jest do zmiany oczywiście. Sam projekt, prawda, jest do zmiany. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które tutaj trzeba robić. Razem z całym sądownictwem. Ale pani może nie czekać na to, aż to zmienimy. Pani może na to nie czekać. Pani może dzisiaj przejść na stronę narodu i może pani przyczynić się do tych zmian. Może pani przestać reprezentować doraźny, aktualny, zdradziecki i zbrodniczy, tak, nie bójmy się tego słowa, zbrodniczy reżim, że złodziejski, no to jest oczywiste. Pani może przestać tych ludzi reprezentować i może pani przejść na stronę Polski swoim wyrokiem, jeszcze raz powtórzę, w pewnym sensie dla mnie, gdyby był negatywny, może być nawet dość wygodny ze względu na użyteczność retoryczną. Rzucam tutaj okiem w notatki i zdaje mi się, że już niczego więcej dodawać nie trzeba. Bardzo dziękuję. Proszę nas stąd puścić wolno i zainwestować tą metodą w pogodną starość, która będzie na pewno piękniejsza, jeśli będziemy mogli patrzeć w lustro i nie nabierać do siebie dystansu, czy też nawet i uczuć jeszcze bardziej przykrych. Więc proszę to zrobić dla siebie. Dziękuję bardzo.